Siemanko wam wszystkim w kolejnym odcinku. Przyszedł czas na trzecią i ostatnią część moim zdaniem najciekawszych osiedlówek w Opolu. Ze względu na to, że mamy święta Bożego Narodzenia i także zimową pogodę na dworze, musi być też odpowiednia oprawa do tego. Niektóre dźwigi, które wystąpią w tym odcinku, zostały już wymienione na nowe windy lub zmodernizowane. Niektóre nagrania w tym odcinku są już dosyć stare i jakość w nich nie będzie zadowalająca. Zapraszam chętnych do obejrzenia tego odcinka. Opole, ulica Jakuba Kani 3B. Przegląd mamy na alarm. To jest żaróweczka, alarm stary, to wszystko jest oryginalne. Jakiś taki dziwny. Sterowanie nie jest. Nie, to lepiej pracuje niż na Ozimskie 62. Jest żarówka. 66. Jest żarówka. No jest. Zresztą na pierwszym jeszcze. I to są wszystkie szyby bez tego, bez laminatu. Wszystkie szyby są takie przezroczyste. I później na pierś. Lepiej na drugie. To na 862 jeszcze w gorszym stanie jest. Może celne, ale stało. Uwaga na plus. Zrób zdjęcie. Dzisiaj już chyba zrobimy. O, tu jeszcze to działa, w klece obok już nie działało. To jest takie stare osiedlenie. Myślałem, że to jest normalnie jeden klosz z cyklu oryginalnego. To takie to się zawsze. U starego też. Właśnie w Opolu to często widzę. Mam dźwig zajęty przez windziarz. No. Thank you.
A już przyjechał. No niestety, ta osiedlówka za niedługo idzie na wymianę, na Schindlera. W klatkach obok już są wymienione. Siedemce jest wymienione. I w trójce też, i w piątce trwa wymiana właśnie. Więc niestety ta licencja jest zagrożona wymianą. Same osiedlówki nagrywaliśmy. Z innego chwila znaliśmy jednego wszystkiego, bo przejdziemy. Nie, tylko tego innego niemalka. W tej przewodni dzisiaj nagrywamy. To jest jedyna nówka. Jeszcze to wszystko z randy. Zielony, nie, to jest coś nowego. Ale oryginalna. Oczywiście. Tylko, że już nie ma. Słaby coś tam. Gdzieś na dole dzwoni. A wracał był często taki problem, że jak wcisnąłeś alarm, jak przytrzymałeś, to nie było żadnego dźwięku, tylko jak puściłeś. To były nowe, wszystko nowe. Z nową kasetką. To wypalone. No tak. Mogliby te guziki dać te metalowe jeszcze, ewentualnie. No, tak. Guziki metalowe były głównie w pierwszej generacji. Tak? Chyba tak. Ale oryginały to były, czy? Tak, oryginalne. Wow. On był trwalszy od tych plastikowych. Ale zajebista jest. A jak to jest chyba ozimska? Która to jest? Tutaj? Tak. To jest Hubble. No ale uli... Nie, numer. Czekaj, to jest 30... Nie, coś... 26. To 24. No to patrzymy sobie, jak wyjdziemy. Kolejna osiedlówka, Hubble'ów 20. Widocznie osiedle nie ma pieniędzy, żeby remontować kompletnie takie tam chmielewskie. O, Mażarowce jest detektor pozycyjny. O, to fajne. Więc tutaj z tego miejsca będzie z rentu. Tak, jaka jest z rentem? Ładny, elegancki. Szkoda, że tutaj już nie ma generacji 1,5, ale to jest lepsze niż kompletna wymiana. Na nowy szajs. No tutaj się nie wymieniają na szajs na szczęście jakiś. Ja ma, możesz, nie, za, może jak jedziemy zaraz, to mogę ci parę filmów pokazać. Albo w piątek. To w piątek najwyżej. Ale zobaczę jeszcze czy przyjadę. Niedziela, ostatni dzień w Polsce. Potem nie ma przez ile? Miesiąc, półtora miesiąca. W Niemczech jestem. Kurde. Potem... Ale w piątek jeszcze będę. Także luźna gadka. A w październiku będziesz? No, tak, tak. No to dobrze. O, ktoś idzie. Dobry? Proszę. Jest ostatni raz.
Koroszewskiego 8x16. Osiedlówka z 1989 roku. Też osiedlówka po modernizacji przez dźwig but. Taka zona albo bardzo podobna do tej, pojechaliśmy. Tak, byliśmy do mnie tu wcześniej, ale się za bardzo spieszyliśmy. Dopiero pozycji oczywiście nie ma. A, niestety. Chyba jest fotografusa do tego. Tak. O, tego napisu jeszcze wcześniej nie było. Tak? Byliśmy, tak, jak byliśmy w październiku. Wyje silnik. Nie słyszę nawet o tym impulsatorze. Drugie. Silnik słychać z pierwszego piętra. Ale się pewnie zatrzymuje. Zajebista licencja. Takie ubytki. Silne konserwuje. Opole, ulica Bydnara Rudego 3A, osiedle ZWM. Bez czas nie jadę. Co słyszysz? No. Tak jak czwarta generacja. Tak, nie, no to jest taka blaszana. Taka jak na Bydnara się to mieści. Bardzo stara, moderna dźwig serwisu. Tak.
ta cicho jedzie jest jedna i druga bardziej zdewastowana. Ale jeśli chodzi o komfort, to jest naprawdę jeździ cicho, ciszej niż niejedanówka. Nie rozumiem, dlaczego są zagrożone. Malowane drzwi są. Fielder V8A, dwie licencje, które tylko, które tylko obsługują cztery przystanki. Tak samo jest tutaj niedaleko. No. Na parter zjeżdżamy. Zobaczmy, czy jest przejście. Raczej nie ma. Potem przejdziemy. Przejdźmy się potem jeszcze raz. No możemy zaraz przejść. Tylko coś druga nie przyjeżdża, nie? No i czekała na nas. Pierwszy stan. Zobaczymy, co jest z tą drugą. Zacięta. Możliwe. Mogły na przykład tak. No, no zobaczymy, co. Czwarta. A druga jednak działa. Po prostu wcześniej nie chciała ruszyć. Siódma. Siódma. Kiedyś widziałem filmik, że ktoś zrobił bieżnię, że po prostu biegał tak. Hmm. Ja tu chcę tak biegałem. Aj na parter. No i to są porządne modernizacje, nie te wymiany. Wtedy tak biegał sobie do bieżni. Ładne ma odbicie kabiny właśnie. Plastik. Plastik już jest.
Jedziemy osiedlówką, no, w Opolu przy Sieradzkiej 9, osiedla Malinka. Obok jest już nowa winda, Eurodźwig. A tutaj. Blaszak. Fajny metalowy guzik. Na rok 80. Alarmu brak. Nie ma właśnie. Rok modernizacji nieznany, ale przypuszczamy, że to się około 2005 roku. Może 2003. Tak. W dachu świeci żarówka. Wow. Tylko to ja się nie spodziewałem. Przegląd ma ważny, no lipiec 2022. No, to bardzo dobrze. Cieszy to. No na szóste. Ale stuka jedzie. Pracę co za chwilę na drugiej też. Działa tak naprawdę tylko odświeżenie kabiny, która teraz zresztą bardzo ładnie wygląda. Ty.
Przez może sobie na czwarty jest pojedziemy. Tam ci pojechali na ósme, ten gość co został, tam, wiesz, który widziałeś. Zawiercowska 2. Czerwony guzik. O właśnie, tak chciałem powiedzieć. Dźwig. To podobne do tego mojego zdjęcia profilowego na YouTube. Wiem. Moje z rybacki. Miał dać się tą kasetę. Radio przyjdzie, co ci pokażę tą kasetę. No, kiedyś wpadnę do ciebie, to zobaczymy. Lechkant. Widziałem, że to jest tu. Ważne badanie. To jest naprawdę mnóstwo klatek. Szybko jedzie, czy mi się wydaje. No szybko. Ale ta na Grota Robeckiego 13 naprawdę nieźle jeździła. To ona zapierdala, nie wiem, nie więcej niż metr na sekundę. Więcej. Metr z kawałkiem. 1,6 chyba nawet. Może 1,6, ale 1,3, 1,3, 1,2 na pewno. Wow. Damy na 7. Szybs. O, patrz jaki tutaj spalony jest. To jest zniszczy. Ale się świeci. Kosznego 68. Tutaj nie ma przejścia. Też generacja pierwsza i pół. Tak. O chyba, nie wiem, czy to jest wymienione Siedlonko. Chyba tak. Chyba na pewno. Na jakiejś certyce czy czymś takim. Tak po prostu prowizorycznie. To może jest przejście, ale nie, raczej nie będzie tutaj. Bo nie widziałem żadnych przejść. Ale piękny napis. Kombinat dźwigów osobowych. Warszawa. Kurde, jestem ciekawy, jaki to jest rocznik. 77? Gdzieś między 75 a 80. O. Tak podejrzewam. Gdzieś coś koło tego by. Nie, niestety tutaj nie ma detektora pozycji. No dobrze. Nie. Czyli to jest nawet zmienia. Jaka to jest klatka? 12. Czekaj, jaki to był? Jaki to był 12B? Tak. To jest chyba C. C albo A. To jest chyba osiedlówka, chociaż nie wiem. Po modernizacji. Tak, osiedlówka.
tylko po lekkiej modernizacji, Efi powie jej. Charakterystyczny zapach jeszcze jest. Myślę, że tylko pachnie takim krębem. Schindler konserwuje. To musi pachnieć. Centrum zgłoszeniowe. O piąte. Dobry, proszę. Tylko tutaj będzie, bo tu jest ochroniarz. To wstrzymuje nagranie. Dzieła osiedlówkami na Oziębskiej 53. I na partę. Nagrywam tym innym efektem. Kurde, trochę się trzęsie. Wjeżdżam do jeszcze drugą. Rębami dwa. Do góry na to. Proszę. Ile piętr jest? 9. Teraz idziemy w lową osiedlową. Tam mój kolega stoi. I ten ma przedział meblowy. O, taki charakterystyczny. Przetestujemy sobie alarm. O, oryginalny. No to jest trzecia.
urzędzie, opolskim urzędzie wojewódzkim. Nagrywam dzisiaj późno, więc powinno być spoko. Nie powinno być żadnych ludzi. Tu jest też wentylator, taka ciekawostka. Chyba. Tu jest kabina wyremontowana. Właśnie wygiem. Jest godzina 18, więc powinno być łatwo się jęko. Zajebiście. Normalnie bardzo dużo ludzi jeździ. Się mam fakt, że nikogo nie ma teraz, bo jest późno. 17.20 jednak. Bardzo zadbane są. Siema. No, tak późno się opłaca nagrywać.
na ulicy Tadeusza Kościuszki 3. Mamy również zręba osiedlowego z oryginalną kasetą. Wcześniej jak tutaj byłem, tak może tak 5 minut temu, bo tam była rozbita szyba. Jak byłem tutaj 5 minut temu, to drzwi były zamknięte, a teraz były drzwi nie domknięte i udało mi się wejść do tej klatki. No nic nie mówiłem na zero, bo były dwie starsze panie. Mamy 7. Wracamy na parter. Z ulicy nie ma wejścia do tej klatki chyba. To z drugiej strony jest. Ścieka ubita szyba, matko. Bardzo ładna licencja tu jest. No i mamy zero. Chyba i powiem tutaj już. Dziękuję za obejrzenie, bo tutaj jeszcze te starsze panie są. Jesteśmy na Książąt Opolskich 48. To jest chyba po modernizacji. A poprawię to ze względu, że mi tamten słabo wyszedł, był słabej jakości. Rocznik to 1976. Musiało być, żeby tu była osiedlówka od początku. Najprawdopodobniej jest po modernizacji przez Dziwik Serwis Łódź. Znaczy nie ma tutaj nigdzie napisane. O, czekajcie. Nie, to łódź jest metalowy. Myślałem, że tutaj będzie plastikowy przycisk. Alarm przytestuję mi pomiędzy tymi. A i tak, ciekawostka. Ta winda nie obsługuje pierwszego i drugiego piętra. Ponieważ tam są jakieś lokale już. Jakiś sklep. Musiała jeździć osiedlówkę generacji 1,5. Cześć. O, teraz. Ciekawa alarm. Myślałem, że będzie taki powylewacik serwis. Siedziemy sobie na drugiej klatki. Niestety w tym roku jest bardzo ciężki dzień.
się obawiam, że to trwa wymiana, a to całe szczęście nie. Rybacka oś. Opole, ulica Pruszkowska 1. Pierwszy blok. Osiedlówka z oryginalnym panelem przywoływania. Kabina już odnowiona. Na żarówce.
O, mamy tabliczkę z rocznikiem. 77. Niestety nie ma tutaj przejść pomiędzy klatkami. Sama kaseta. Też na żarówce. Inny alarm trochę. Fajny alarm. Lepszy.
głośniejszy jest. Taki jakby dzwonek typowy. Na żarówce jest. Tak. Czekaj, we wszystkich na żarówce. W długu na żarówce, nie? Tak. W tym też. To jest nawet lustro koło mnie. Byłem na stanie pod trójką. Albo sztuczki 3. Byłem na stanie na sztuczki 3, ale telefon rozładowany. I co tam ciebie jako? Nic. Nie. Plus jeden to jest niski parter. Wiem, my jechaliśmy tam. Tam nie było jeszcze szyby w drzwiach. Ile razy nagrywałeś rybatku? Sześć raz teraz, nie? Nie. Na sztuczki 3? Na rybatki. Tak, chyba trzeci. Tak, ja jem kiedyś filmik pierwszy, potem drugi ze mną i teraz trzeci. Za pierwszym razem tylko pierwsze dwie klatki. Plastik drewnopodobny. Jedziemy teraz oryginalnym zrębem na zawiszaków 1. Pięknie. Tylko się trochę krzywo zatrzymuje, albo z jest super. No, prawdę nie. Trzecia generacja. No, 86 rok. 87 może. Może. Jedziemy na dół? Uwaga na podłogę. O kurde. Patrz na podłogę, patrz, uwaga. Alarm? Tak jak na rybacki. Ale jest fajnie stuka, chociaż nie szli tak na ekran. No i to mi się podoba. No. Taki klasyk. Plask. Ciężko nagrało się wcześniej. Druga, to jest ta osiedlówka. Nie chciała przyjechać. O, wszystko się świeci. Jedziemy? Spróbujemy. Spróbuj. O, jedzie. Pewnie się drzwi nie domknęły. A czekaj, zaraz wciśnę stopa, żeby się wszystko anulowało. Nie, 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 nie teraz, nie teraz. Teraz. Jedziemy na szóste najpierw. Ale ta kaseta jest ciepła. Nagrzana taka gorąca. No. No i udało nam się naprawić windy, która nie chciała ruszyć. To jest w lepszym stanie. Wreszcie się uda. No i już się martwiłem, że zepsuta jest też. Nic nie było widać. Te windy są strasznie zaniedbane, jeśli chodzi. One są często zepsute. Ten tutaj? Te tutaj, te wszystkie. Na tym nowym wygłomie. A ogólnie ten zręb, on już w lepszym stanie niż jest. Thank you.
Jedziemy osiedlówką na Zawiszaków 2. Też bardzo klimatyczna. To jest generacja trzecia lub nawet powiedziałbym blisko czwartej. Trzecia. Trzecia? Trzecia myślisz? Trzecia generacja. Widzisz? Długa szyba. Czym się różni trzecia od czwartej? Krótkie szyby w drzwiach. Wszystkie? Tak. Jedziemy drugą. Nie, teraz jedziemy jeszcze na dół. Piękne. Musimy zjazd w dół nagrać. Ostatnie są bloki. Ostatnie bloki, gdzie masz kasety zewnętrzne, oryginalne. Jeszcze jest jedna na klatka na malince. Ale tam nie ma oryginalnego zręba. No. Pamiętasz to? Ten filmik, gdzie była oryginalna kasetka zewnętrzna? Na malince. Jest oryginał tam na malince. No i jest też normalny oryginał. Że to będzie lift tour Zawiszaków 2 do 14. Jeszcze w dół może. Zali. Zciulowali ogólnie. Patologia. No. Jeden taki pojeb się znajdzie i spierdoli to na górę. Chcesz wcisnąć? Wciskaj ty może teraz. Ok, nacisnął. Dobra. Żółty guzik alarmu, taki jak u mnie, biała kasetka. Tylko, że było podwójne. 12 pięter chyba, to czy 10? 10, ja mam w 10-metrowym. 12-metrowy jest obok. A stan to jest. Niestety te windy są zagrożone wymianą, ale to jest jeszcze planowane wszystko. Ja jeszcze zrobię zdjęcia. Trzymaj może drzwi. To się dzieje. Osobowy. Wik osobowy, to jest starszy napis. Jak jestem, z którego piętra jedzie. Nie widać. Wtedy już fotem pulsatorem. Lekant. Też czerwona kaseta. A jeszcze alarm musimy sprawdzić. Alarm. Oryginalny. No, to nam się, to mi się podoba. Wszystkie windy były to fajne, jak to osiedlu. Od oryginalnego zręba, ponówki. Na ten blok to ty nagasz już te dwie klatki, bo już nie mam ochoty się tam wracać. Nie, też się nie chcę tam wracać. Nie będzie walał. Wielówki nagrać. O, jedziemy. Jestem sobie windą. XD.
77 rocznik. To była generacja Piotra. No, na bardzo. Zud Warszawa. To było też jak książę do polskich, takie coś. Tam może później idziemy. Gdzie chyba skończymy na tych boninach i gdzie wracamy? Gdzie to dalej nie zdążymy pójść. Ja na pewno nie zdążę dalej pójść. Alarm? Na takie zwykłe. Na Wrocławiu też jest taki. O, detektor pozycji jeszcze. Ja jak wyjaśnili. Patrzę, stopa za nas zastąpili. Strzałką. Dajemy na dół. Czy się czujesz? Oby. Nie, jestem tego pewien. Kurwa, cenna szyba. Ulica Wrocławska 20A. Zrobiłem sobie remontowaną kabinę. I to się nie wie. Niesamowicie. Niestety, nie ma. Chyba ktoś będzie oglądał. Śmierdzi. Fuj. Jest klimacik. Z czego będzie ważny? Rocznik 1977. Ja się ten rocznik spodziewałem. Alarm? Czy samo? Samo co w klatce B. W klatce C będzie niespodzianka. Zobaczycie sami. Naprawdę, będziecie zaskoczeni, co jeździ w klatce, co tu stoi.